Dzień dobry, Dominika Ciosić, witam ponownie w cyklu Salon Brukselski i ponownie gościem jest pan minister Saryusz Wolski, z którym tym razem w tej drugiej części rozmowy porozmawiamy o Europie. Jaka piękna katastrofa, powiedziałby omen Greg Zorba. Rzeczywiście Unia Europejska jest na wirażu. To dotyczy ekonomii, czyli krajów nadmiernie zadłużonych. To nie jest kryzys euro jako waluty, bo ona ma się całkiem dobrze i notowania tej waluty, chociażby polskie, o tym mówią, na to wskazują. Natomiast szereg krajów przekroczyło granice zadłużenia i rynki finansowe kwestionują wiarygodność tych krajów. Jest skonstruowany program naprawczy. Parlament Europejski uchwalił sześciopak, czyli sześć ustaw i rozporządzeń, które wzmacniają nadzór i wyposażają Unię Europejską w sankcje wobec tych, którzy nadmiernie się zadłużają. Natomiast powstaje pytanie, co to znaczy dla ustroju, dla traktatu. I są różne propozycje. Bardzo poważnie trzeba do tego podejść, mówiąc o tym, żeby zmóc integrację w gronie krajów strefy euro, co samo w sobie jest chwalebne i potrzebne, ale jeśli to będzie instytucjonalne wyodrębnienie, to oznacza, że już instytucjonalizujemy Europę dwóch prędkości. My, Polska, jesteśmy relegowani z tego grona, czyli 17 versus 10. I wygląda na to, że będziemy musieli, w cudzysłowie to mówię, powtórnie wchodzić do Unii, do której już raz weszliśmy i uczestniczyć w czymś, w projekcie integracji europejskiej, gdzie jest dużo niższy poziom solidarności niż wewnątrz strefy euro. I coś trzeba temu, jakieś działania przeciwstawić. Mój pomysł jest taki, żeby, jeżeli już nieuchronne, choć fatalne są podziały, to one powinny przebiegać na linii krajów, które są zdrowe makroekonomicznie, chcą takimi być, i krajów, które nie są zdrowe makroekonomicznie, zadłużone i które nie zamierzają wprowadzać dyscypliny i konsolidacji finansów. Czyli żeby nie kryterium bycia w euro było tą linią demarkacyjną, tylko wybór filozofii ekonomicznej, co oczywiście również się wiąże ze zmianami ustrojowymi. W części to może być wewnątrz, czy w ramach istniejących traktatów, częściowo w oparciu o zmianę traktatów. To w tej chwili jest bardzo gorąca dyskusja. A jak to jest możliwe do przeprowadzenia? Rozumiem, że trzeba by było zmienić traktaty, żeby jakoś wprowadzić te zmiany w życie. Rozwiązanie tego w ramach strefy euro jest możliwe albo w oparciu o klauzulę wzmocnionej współpracy, czyli że grupa krajów, minimum 9, może pójść dalej względem innych, pozostając nadal otwartą na przyjęcie innych, albo w oparciu o artykuł 136 traktatu, który mówi o tym, jak współpracuje z sobą grupa euro. Natomiast niektórym się marzy jeszcze coś węższego niż 17. Jest propozycja, żeby takie elitarne euroobligacje wypuścić w domyśle 6 krajów, czyli tylko tych, które mają bardzo zdrowe finanse. W każdym z tych przypadków dla Polski to oznacza jakąś formę większego czy mniejszego wykluczenia, której polska dyplomacja i polski rząd się przeciwstawia. Od początku premier, minister spraw zagranicznych oponowali. Natomiast warto byłoby się naradzić w grupie w zasadzie 8 nowych krajów członkowskich, bo Estonia i Słowenia są w strefie euro, jak zapobiec takiej negatywnej Europie dwóch prędkości. Po to, żebyśmy tego, co żeśmy wywalczyli przez członkostwo i równe traktowanie i uczestnictwo w tym projekcie na równych prawach, nie stracili, bo to byłoby i geopolitycznie, i politycznie, i ekonomicznie dla Polski niedobre. Panie ministrze, jak tylko patrzymy szerzej na sytuację, na polityczne konsekwencje kryzysu ekonomicznego, to właściwie są dwa takie skrajne warianty możliwe. Jeden to rozpad w ogóle Unii Europejskiej lub przekształcenie jej w jakąś taką instytucję pozbawioną zębów na wzór Rady Europejskiej, Strefy Wolnego Handlu. A drugi to z kolei ściślejsza integracja i coś, co właściwie wczoraj zaproponował minister Sikorski, wywołując burzę, czyli właściwie powrót do idei Guy Verhofstadta, byłego premiera Belgii, Stanów Zjednoczonych Europy.
federalizmu. No te propozycje od czasów Spinellego i Delora i potem, znaczy w sensie teoretycznym nic nowego, natomiast to jest bardzo śmiała i moim zdaniem dobra propozycja, żeby ściślej związać gospodarczo te kraje, ponieważ nie można mieć wspólnej waluty, ale przede wszystkim nie można wspólnie stawiać czoła wyzwaniom światowych rynków, w tym rynku finansowych, jeżeli nie ma daleko posuniętej koordynacji i tożsamości polityki makroekonomicznej. I to zarządzanie gospodarcze, czy rząd gospodarczy ma temu służyć. I tak i znowu wracam do tej kwestii Słonia, sprawa polska. No, naszym interesem jest, żeby nie być za burtą. Krótko mówiąc, nie polityka podobna do brytyjskiej, żeby się trzymać z daleka i raczej mniej Europy niż więcej, tylko żeby płynąć w głównym nurcie. Taka jest logika historii. Polska zawsze, kiedy była osamotniona, traciła i zawsze, kiedy była w głównym nurcie europejskim, na tym korzystała i tak powinno zostać. Aczkolwiek nie ma nic za darmo, będzie to kosztem ograniczenia suwerenności Polski. To nie jest tak. Definicja XIX i nawet XX-wieczna suwerenności już nie jest w mocy. Suwerenność formalna, czyli mam prawo decydować, ale tak naprawdę decydują fakty, które na zewnątrz, poza mną, moim krajem powstają. Czegoś takiego już nie ma. Nawet Stany Zjednoczone nie są w tym sensie suwerenne, nie mówiąc o krajach nawet największych europejskich. To jest kwestia wspólnego wykonywania dobrowolnie połączonej suwerenności poprzez instytucje i metodę wspólnotową, czyli Komisja Europejska, Parlament. My przecież sami żeśmy wpisali do własnej konstytucji, że dług nie może być większy niż 60% PKB. A to tylko o to chodzi. To chodzi o to, żeby do przestrzegania reguł Paktu Stabilności, czyli deficyt nie większy niż 3%, dług nie większy niż 60%, inflacja nie większa niż, stopy procentowe nie większe niż, wahania kursu walutowego nie większe niż, czyli wszystkie parametry zdrowego organizmu ekonomicznego, to właśnie chcemy w ramach tego wspólnego zarządzania gospodarczego, no powiem, wymuszać, ponieważ dobrowolne podporządkowanie się tym regułom przez mechanizm międzyrządowy nie zdało egzaminu i dzisiaj stoimy wobec no, poważnych niebezpieczeństw, alarmującej sytuacji. I te tony zarówno w wystąpieniach ministra Rostowskiego w parlamencie, czy teraz ministra Sikorskiego są całkiem uzasadnione. A my, pozornie nasza chata z kraja, jesteśmy poza, ale możemy paść ofiarą rozpadu i rozkładu Unii Europejskiej, dlatego że stan aktualny jest nie do utrzymania. Rynki finansowe testują po kolei wszystkie gospodarki największe i nawet nie zawahały się, jeśli chodzi o Niemcy. Mówię o niesprzedanych serii euroobligacji niemieckich. Także albo będzie wspólna odpowiedzialność za sytuację makroekonomiczną, co oznacza euroobligacje, wspólne zarządzanie gospodarcze, nowa rola Europejskiego Banku Centralnego, gdzie na razie nie ma zgody, aby powstała między głównymi graczami, czyli Francją i Niemcami, albo my, Polska, możemy ucierpieć. Stąd taki apel do Eurostrefy, do Niemiec, nie tylko, żeby sytuację uzdrowić, bo to leży w interesie wszystkich. A przecież my jesteśmy przyszłym członkiem strefy euro. To jest zapisane w naszym traktacie akcesyjnym i to jest przegłosowane w polskim referendum. Oczywiście musimy wybrać moment najkorzystniejszy dla Polski. I oczywiście strefa euro musi być do tego dobrze przygotowana, ale dlatego właśnie dzisiaj trzeba zabierać na temat przyszłego ustroju gospodarczego Unii głos. Jak na razie kryzys, efektem politycznym kryzysu finansowego jest to, że wzmocniła się niesamowicie pozycja i rola przywódcza Niemiec i Francji. To są największe gospodarki. Źle to przyjmujemy tu w Parlamencie Europejskim, kiedy decydują w dwójkę, a potem innym stawiają, obwieszczają i oczekują aprobaty. Dlatego antytezą takiego triumviratu, czy dyrektoriatu, jak niektórzy mówią, jest metoda wspólnotowa, czyli wspólne instytucje, czyli Komisja Europejska pod kontrolą Parlamentu Europejskiego. Natomiast na pewno te dwie gospodarki i te dwa kraje muszą pewne kwestie sporne między sobą rozwiązać, bo inaczej dalej sprawy nie będą, czy chociażby w sposób pomocy finansowej tak zwanego bailoutu greckiego, czy ustosunkowanie się do sytuacji włoskiej i greckiej i hiszpańskiej. Ciąg dalszy, jeśli chodzi o tworzenie stałego europejskiego mechanizmu, czegoś, co się roboczo nazywa
Europejskim Funduszem Walutowym, co ma mieć teraz postać nieco bardziej skromną. Jest to apel, żeby to było większe. To wymaga zgody państw członkowskich, ale organizatorem tego powinna być Komisja Europejska, czyli wspólny organ, ponieważ wobec tego wspólnego organu pod kontrolą parlamentu Polska ma wpływ na decyzje węższych kręgów, w których nas nie ma i nie będzie, dające się przewidzieć przyszłości, nie. Dlatego potrzebne jest pójść o krok dalej, jeśli chodzi o zmianę ustrojową Unii Europejskiej, tak, żeby wszyscy mogli wpływać. No, zgodnie z naszą słuszną, historyczną maksymą, nic o nas bez nas. Jak na razie rola komisji jest właściwie z każdym miesiącem coraz słabsza. Ta druga kadencja Barroso jako przewodniczącego Komisji Europejskiej jest przynajmniej jak do tej pory o wiele słabsza i gorsza niż pierwsza. Nawet w starciu w cudzysłowie z Van Rompuyem Barroso wydaje się być tym słabszym. Komisja robi co może. Generalnie biorąc, jeżeli musi się przeciwstawiać, a przeciwstawia się największym krajom członkowskim, to tym samym jej pozycja słabnie. To jest również produkt traktatu lizbońskiego. Wieszczono, że nastąpi era powszechnej szczęśliwości, kiedy ten traktat wejdzie w życie. Sam byłem jego entuzjastą w części zagranicznej, spodziewając się, że będzie Unia w dużo większym stopniu mówiła jednym głosem. Natomiast ta przemiana traktatowo-konstytucyjna w tych trudnych bardzo chwilach, które nastały dla Unii Europejskiej, no nie sprawdza się. Dlatego trzeba wzmocnić, nie tyle ubolewać, że komisja nie jest tak silna, jak powinna być, tylko trzeba ją wzmocnić, czyli stosować raczej metodę wspólnotową niż metodę międzyrządową. Panie ministrze, tak popatrzmy jeszcze szerzej na sytuację. Z jednej strony mamy, nie da się ukryć, że w Niemczech czy Francji jest elity rządzące, mają proeuropejskie nastawienie. Natomiast trudno się też oprzeć wrażeniu, że jest to odwrotnie proporcjonalne do nastawienia ulic. Gdyby się spytać Niemców, obywateli niemieckich, czy chcą, by rząd niemiecki udzielał wsparcia Grecji, na pewno powiedzieliby, że nie. Podobnie we Francji. Nie boi się pan takiego rozwoju sytuacji, że elity, establishment europejski największych krajów unijnych będzie dążyć do zacieśnienia integracji, a jednocześnie będzie coraz większy rozdźwięk między establishmentem a ulicą. Uważam, że jest odwrotnie, pani redaktor. Po pierwsze, do wybuchów jakichś. Elity w czasach kryzysu mają coraz więcej takich refleksów i reakcji egoistycznych, narodowych. Wzmacniają się skrajnie prawicowe, egoistyczne partie. Flamze Blok, Le Pen, Haider, prawdziwi no Finowie chociażby. Natomiast w badaniach socjologicznych społeczeństwa dają odpowiedzi, tak, chcemy więcej Europy. Ale nie kosztem własnych kieszeni. Oczywiście, że nie kosztem kieszeni, ale jeżeli nie będzie więcej Europy, to się odbędzie kosztem kieszeni. Intuicyjnie obywatele oczekują, że rozwiązania będą wspólne raczej niż indywidualne. I do tego nie trzeba być specjalistą, żeby rozumieć, że współdziałanie, zwłaszcza w sytuacjach kryzysu, jest lepsze niż kłótnia. Także uważam, że społeczeństwa są w tej materii w jakimś sensie mądrzejsze niż elity, bo elity dbają o ten obszar, którym zarządzają. Jest pewna sprzeczność, ponieważ jest co inne horyzonty czasowe. Elity podlegają procesowi wyborczemu w określonym rytmie i tak dalej. Natomiast kryzys, rynki finansowe działają błyskawicznie i reakcje polityczne są niewystarczająco szybkie. Dlatego trzeba coś zmienić w sferze politycznej. Bardzo dziękuję. Niestety musimy, czas goni. Studio jest już zarezerwowane dla innych gości. Musimy w tym punkcie skończyć, chociaż chciałoby się jeszcze kilka wątków pociągnąć. Będzie na pewno ciąg dalszy. Mam nadzieję, że w takim razie bardzo jeszcze raz kryzysu dziękuję. Kryzysu i europejskiej reakcji na kryzys to miałem. A tak. Rozmowy również myślę, że kiedyś też. No i miejmy nadzieję, że katastrofa będzie piękna, ale nie totalna. Ja sądzę, że da się ten europejski okręt przeprowadzić przez te wzburzone fale. Oby nie był to okręt o nazwie Titanic. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Dziękuję. Dziękuję.